sobą kolejny, drugi sparing z Damianem Janakiem. Ta dzisiejsza walka wydaje się, że była dużo lepsza niż ta stoczona w poniedziałek. Myślę, że ten sparing był dużo lepszy z tego względu, że byłem wypoczęty. W poniedziałek to było wszystko tak na wariata. Przyjechałem, nie zjadłem, nie miałem kiedy odpocząć. Tutaj ciach, przebierać się na salę. No dzisiaj wypocząłem. Wczoraj robiłem bieg i taki luźny trening, tam tarczę z trenerem, także dużo lepiej to dzisiaj wyglądało. No i myślę, że jestem z tego bardzo zadowolony. Od poniedziałku trenuję z zawodnikami grupy Knockout Promotion. Jak oceniasz te przygotowania tutaj w Warszawie? No myślę, że przygotowania idą pełną parą, no to już jest końcówka. No i myślę, że bardzo fajna grupa, chłopaki bardzo w porządku nastawieni, tak jak i trenerzy, bardzo fajna atmosfera. Także no jestem zadowolony z tego wyjazdu. No i przede wszystkim dla mnie nowe doświadczenie, w które cały czas muszę się zbroić i żeby dzięki temu no, iść po prostu do góry. Wyglądasz dzisiaj w akcji Krzyśka Diabla Włodarczyka, sparował z Rosjaninem, a także z czarnoskórym zawodnikiem. Jak oceniasz formę Diablo przy walce? No myślę, że Krzysiek jest bardzo dobrze przygotowany, no ja trzymam za niego kciuki i tą walkę, którą stoczy za tydzień w sobotę, no myślę, że powinien nieznacznie wygrać, no ale no ten jego przeciwnik jest dobry, no ale tak jak mówię, tutaj widziałem kilka rund Krzyśka, także jest w bardzo dobrej formie i no i myślę, że da z siebie wszystko jak na każdej walce i no i wygra. Do piątku będziesz przebywał jeszcze w Warszawie, jak będą wyglądały te przygotowania ostatnio? Jutro mam jeden trening. Tutaj trener mówił, że bieg i tam tarcza luźna, także już powoli to wszystko maleje, w piątek ostatni sparing, no i wybieram się do Lublina, ostatni tydzień u siebie, tą końcówkę doszlifować formę i po prostu w piątek stanąć na wagę i w sobotę do boju. No i ostatnie pytanie właśnie, do boju w sobotę, z kim będziesz? Czy już znamy rywala, z którym skrzyżujesz rękawice 2 kwietnia w Bydgoszczy? Nie rywal jak na tym poziomie mojej kariery, także no dam z siebie wszystko, tak jak na każdej walce, no i postaram się wygrać, a może tym bardziej postaram się wygrać tym razem przed czasem, żeby trochę poprawić swój bilans. Także jestem dobrze zmotywowany i zmobilizowany na te walki. Długo nie walczyłem, jestem głodny tego boksu, także zapraszam na piątkową galę.